Witamy wszystkich. Moim i waszym gościem jest właściciel Federacji Gronda Mariusz Grabowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się po to, aby porozmawiać o tym, co dzieje się w świecie Grondy, bo z różnych stron docierają do mnie informacje, że dzieje się dużo i bardzo dobrze, ale zanim porozmawiamy sobie o tym, co ma się wydarzyć, pozwolę sobie jeszcze wrócić, prezesie, do Grondy numer 8. Grondy udanej, emocjonującej, bo to też wszyscy stwierdzali tuż po zakończeniu tego turnieju. Ja już nie chcę jakby wchodzić w tę dyskusję, czy to była najlepsza Gronda, czy może trójka. To nie ma do końca znaczenia. Pytanie brzmi, czy też te emocje i to wszystko przełożyło się na taki sukces w tych tabelkach Excela, czy jesteście najzwyczajniej w świecie z tego zadowoleni? Powiem szczerze, że na pewno trzeba wracać do tego wielkiego sukcesu i do porównań Grondy, bo wiadomo, że Gronda wzbudza emocje i te emocje są tak naprawdę potrzebne. Robimy to, powtarzam się po raz kolejny, bo że nie wyszedł nam troszkę ten turniej Gronda numer 7, ale myślę, że to już będzie historia i ta Gronda numer 8, o której rozmawiamy, naprawdę była mega i no, naprawdę była to mega sukces i pod względem jakości, pod względem oglądalności, pod względem zainteresowania, no i pod względem tych emocji, które tak naprawdę są potrzebne tym grondziarzom, kibicom, którzy to oglądają, no i przede wszystkim nam, zawodnikom czy właścicielom, żeby po prostu w jakiś tam sposób to rozwijać i iść cały czas do przodu. A wy mogliście mieć obawy, czy to wypali, a propos tego, co się działo wtedy wokół tego turnieju, nawet na kilka godzin przed jego rozpoczęciem? No tak, ja myślę, że tutaj nie ma sensu co wracać do tego, bo wiadomo, że mieliśmy wiele trudności, każdy w jakiś tam sposób coś chciał ugrać, chciał nam dokuczyć, bo wiadomo, że ta sytuacja, która wynikała odnośnie czy trailera, czy innych rzeczy, no to ja cały czas powtarzam, że to nie chodziło w tym o to, dlatego też nie możemy przekreślać tych zawodników czy osoby, które występują, bo nazywanie kogoś chuliganem czy jakoś inaczej, myślę, że to nie ma sensu, bo wiadomo, że my na Grondzie promujemy zawodników, którzy na tej Grondzie walczą, a nie promujemy tego, co ktoś robi w życiu codziennym. Dlatego myślę, że tutaj to nie ma co do tego wracać. Wiadomo, że każdy przy jakimś sukcesie chce też coś ugrać i myślę, że tutaj to było w sumie tak naprawdę niepotrzebne nikomu, bo też w przypadku mojej osoby wracanie do historii sprzed 20 lat, o której się nie mówi, że to było 20 lat, tylko się po prostu to ładnie odkręca, dlatego myślę, że to już pozostawmy. Myślę, że to jest poza nami. Ja mówię, ja tutaj nie czuję się winny niczego, ja w życiu nic złego po prostu nie zrobiłem, a mówię, no ktoś przy okazji chciał sobie coś ugrać i kliknięcia się dzisiaj liczą, wiadomo, że czy to w Grondzie, czy w innych organizacjach, czy w innych wydawnictwach, to po prostu dzisiaj kliki są najważniejsze, ludzie nie zwracają uwagi na rodziny, na osoby, na to, że zatrudnia się tak naprawdę ludzi, daje im się pracę i każdy człowiek zasługuje na drugą szansę. W jednych przypadkach mówimy, że ta szansa może być, w drugich przypadkach tą szansę negujemy, dlatego myślę, że to jest nietrafne, ale mówię, no dzisiaj jest w świecie, żyjemy w świecie internetu, każdy sobie może opluć kogoś i uciec, dlatego myślę, że to nie tędy droga. Ja myślę, że cały czas powtarzam, że my jako Gronda dajemy szansę ludziom, którzy po prostu na tą szansę drugą zasługują, czy on jest lepszy, czy gorszy. My też nie weryfikujemy świadectw karalności, czy innych rzeczy, bo to myślę, że to jest bez sensu, bo ja mówię, cały czas musimy dać im szansę, żeby po prostu mogli zawalczyć na tym normalnym ringu, a nie gdzieś tam w jakichś tam ustawkach nielegalnych. Tutaj jest legalnie prowadząca, działająca firma. Myślę, że legalne zasady. Dlatego myślę, że w tą stronę musimy iść, a nie po prostu każdego w jakiś sposób poniżać czy obrażać. Chciałem zapytać o coś, co jest sprawą bieżącą, bo wczoraj rozmawiałem z Tomkiem Gromadzkim, czyli Zadymą, i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek któryś z zawodników powie mi, że w sumie to mu się lepiej wiedzie w boksie zawodowym. On mówi, że tutaj ma swoich sponsorów, partnerów i jak to sobie wszystko bierze w taki wspólny mianownik, to rzeczywiście to ma jakiś sens biznesowy, a na Grondzie pewnie brakuje mu tego, że nie może być tej henny, że nie ma tych sponsorów na koszulkach i to jest jakiś problem. Pan prezes się jakoś do tego odniesie?
Wiesz co, ja myślę, że no wiadomo, że boks zawodowy liczy, czy wiąże się z jakimiś innymi zasadami, innymi ustaleniami. Tutaj nawet w Gromdzie kreujemy tych zawodników na gladiatorów. No nie wiem, powiem szczerze, mi taka wizualizacja zawodnika z reklamami 10 na plecach, to w żaden sposób nie pasuje do gromdziarza, tak? No bo gromdziarz, no to wiadomo, że to człowiek też z charakterem agresywny, a pieniądze, no to myślę, że tutaj są pieniądze na drugim planie. Dlatego tutaj każdy chce pokazać charakter. Nieważne tak naprawdę są te pieniądze, tylko po prostu te zasady i kto jest mocniejszy. Tutaj w przypadku boksu zawodowego no jest troszkę inaczej. Tylko, że tak jak mówi Tomek Gromadzki, no wiadomo, że dzisiaj Tomka Gromadzkiego też nie ukrywajmy, że większość ludzi kojarzy z Gromdy, a nie z boksu zawodowego. No to i teraz musimy sobie znaleźć odpowiedź. Czy Tomek Gromadzki, walczący w boksie zawodowym, by osiągnął jako Tomek Gromadzki rozpoznawalność, jakby nie walczył w Gromdzie. I to trzeba dołożyć do tego, bo ja wiadomo, że teraz Tomek Gromadzki może sobie załatwić sponsorów na galę zawodową. No ale cały czas ta rozpoznawalność i kojarzenie Tomka Gromadzkiego, czy Don Diego Kubiszyna, czy innych zawodników, to przychodzi z Gromdą. Nie przychodzi, że on walczył w boksie zawodowym, że on walczył w kickboxingu, że on walczył w MMA. Tylko że walczył w Gromdzie. Dlatego no mówię, no to w jakiś tam sposób trzeba to powiązać. Ja nie wykluczam, że po prostu być może jednego, dwóch sponsorów strategicznych danego zawodnika pozwolimy, no ale to wiadomo, że to się musi sklecać w całość, musi to tak naprawdę dobrze wyglądać wizualnie, żeby po prostu nie było, bo też mnie wiele osób pyta, czy będzie dodatkowa edycja Gromda Beach, jaka była. No tak. Chcemy takie turnieje robić, czy to będzie mniejszy wagowo turniej, czy w jakiejś innej scenerii, ale zobaczcie, że ten turniej był taki bardziej kolorowy. On już do tej Gromdy dla publiki, do oglądalności był fajny, bo się bili, było kolorowo, były palmy, ale w całej tej charakterystyce Gromdy, no on w jakiś tam sposób odbiegał. Dlatego mówię, no tutaj nad wszystkim się trzeba zastanowić, na wszystkie elementy analizujemy, no zobaczymy, no ja mówię, no ja nie mówię nigdy i nie zamykam się na nic, zobaczymy, trzeba rozmawiać, zobaczymy jak to będzie wizualnie wyglądać i być może wprowadzimy, no nie mówię, że już teraz, ale być może tak. A propos tej popularności związanej z Gromdą, o której prezes mówi, to Zadyma mówi tak, fajnie, że jest ta popularność, ale też kontruje z żalem w głosie, że szkoda, że ta popularność nie przekłada się na żadne konkrety, w jego przypadku na przykład finanse. Ja też się domyślam, że w jakiś sposób to jest też kwestia indywidualna i tego, jak sobie radzi każdy pojedynczy zawodnik. No wiesz, no nie do końca się zgodzę, bo ja tak naprawdę znam tutaj realia z dwóch stron. I ja dzisiaj mogę powiedzieć, że Tomasz Zadyma Gromadzki zarobił, załóżmy powiedzmy 6-7 razy więcej na Gromdzie jak w boksie zawodowym by musiał stoczyć to pewnie nie wiem 8 walk, 7, a to wiadomo, że to wszystko za czymś idzie i teraz takie mówienie nawet Tomka Gromadzkiego, że się nie przekłada. No, jeśli grasz w totolotka albo grasz w jakieś inne zakłady i stawiasz 1000 zł, nie zawsze się wygrywa. Tutaj do turnieju Gromdy się wchodzi po to, żeby wygrać daną kwotę pieniędzy, w tym wypadku jest 100 000 zł. I przed daną Gromdą każdy na to się godzi, a później mówi, że no nie udało się, nie zarobiłem. No to tak samo jak w tej Bukmacherce czy w innych zakładach. No, postawiłem 100 000 zł i nie wygrałem. No, ryzyko. Każdy ryzykuje. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. I tutaj to samo się ma do tych zawodników turniejowych z Gromdy. Każdy później po turnieju Gromdy ma kontrakt indywidualny i inne pieniądze. To trzeba rozmawiać. Każdy musi wzbudzać w jakiś sposób jakieś zainteresowanie. No wiesz, no jeśli byśmy mieli
i zawodników, którzy mają mega rozpoznawalność, influencerów czy innych ludzi, którzy na Instagramie, na Facebooku mają po 100, 200, 300, 500 tysięcy obserwujących, no to wiadomo, że wtedy inaczej. A jak my dzisiaj w Gromdzie, tak naprawdę od podstaw musimy budować każdego zawodnika. My nie mamy w Gromdzie zawodnika, który dzisiaj przychodzi i jest takim elementem dodanym do Gromdy, że on nam zagwarantuje, że sprzedamy 100 tysięcy per preview. No nie ma takiego zawodnika. My tego zawodnika budujemy tak naprawdę od podstaw. Ja też staram się z całą ekipą Gromdy dobierać ludzi. W przypadku kolejnej Gromdy mamy Marka Godbirga, który walczył w UFC, który walczył w turniejach na gołe pięści, który ma mistrza angielskiej federacji na gołe pięści, ma pas. I ja takich zawodników dobieram, żeby po prostu wzbudzić zainteresowanie, żeby tego naszego zawodnika, jednego, drugiego, dać mu możliwości i szansę, żeby on po prostu poszedł do góry, żeby go zobaczyli ludzie, żeby się z nim ci ludzie utożsamiali. I dzisiaj przede wszystkim Gromda sama w sobie jako Gromda buduje tych chłopaków od podstaw. Wiadomo, że jak on walczy raz, drugi, trzeci. W przypadku, załóżmy, dobrze to zauważył Mateusz Kubiszyn. No wiadomo, że Mateusz Kubiszyn czy takie inne nazwiska, które się pojawiają teraz w federacjach innych, no dzięki Gromdzie oni się tam tak naprawdę znaleźli i dzięki Gromdzie zyskali tą popularność. Stąd mówię, Mateusz Don Diego Kubiszyn ma teraz takie inne możliwości. Mamy w jakiś tam sposób też inne plany, ale chcemy, żeby też w jakiś tam sposób był bardziej rozpoznawalny. Później do kolejnego turnieju też nam coś wniósł, bo wiadomo, że on teraz ma jakieś porachunki do wyrównania i na tej Gromdzie dziewiątce jego nie będzie, ale na kolejne już planujemy jego walkę. Dlatego mówię, no tutaj wszystko musi się to w całość składać, nie tylko, że trzeba wymagać od tej Gromdy od nas, tylko po prostu tej Gromdzie trzeba dać. Jeśli ktoś daje Gromdzie, no to Gromda daje w drugą stronę tak samo od siebie. Dlatego mówię, no musi to współgrać, nie da rady, bo mówię, no my nie mamy celebrytów, influencerów, którzy mają po milion zasięgów. Nie macie, a nie ma takiego pomysłu, żeby kiedyś tutaj właśnie do Gromdy zaprosić kogoś, kto nie będzie zawodnikiem budowanym przez was, ale sam już będzie miał na tyle tej rozpoznawalności, że sam będzie mógł gdzieś tam wam jakąś wartość dodaną przekazać. No ja myślę, że są takie pomysły i cały czas nad takimi pomysłami pracujemy. Chcemy po prostu w jakiś tam sposób też do tego dochodzić. No ale ja mówię, no to stopniowo tu musimy robić kroczek po kroczku, bo nic nie zrobimy od razu. Dlatego wiele ludzi się przekonuje do Gromdy, wiele ludzi się utożsamia z tą Gromdą i myślę, że mam tak naprawdę wiele osób w kręgu zainteresowania, którzy chętnie by przystąpili do Gromdy w różnych rolach. I czy fighterów, czy twarzy, czy ambasadorów, czy innych. Ale mówię, no tutaj musimy to wszystko rozważać, żeby to miało ręce i nogi, bo wiadomo, że nie chcemy, tak jak inni, zrobić jedną, dwie gale i skończyć działalność, tylko po prostu chcemy stopniowo to budować i stopniowo się rozwijać. Myślę, że na dzień dzisiejszy dobrze nam to wychodzi, no i aby tak dalej. Ten uśmiech prezesa bardzo wymowny, to ja może zapytam tak, to zdjęcie z pięknych polskich gór z popkiem w bluzie Gromdy to był przypadek, czy jak w polskim filmie, a kto powiedział, że to był przypadek, chociaż z drugiej strony biorąc pod uwagę problemy zdrowotne popka, jeżeli chodzi o dłonie, to chyba trudno w to uwierzyć. Nie, w Gromdzie nie ma przypadków. Wiadomo, że tutaj są jakieś zaplanowane akcje czy to promocyjne, czy różne inne. Dlatego myślę, że bardzo się cieszę, że Popek jest tak naprawdę z nami, że mogliśmy w jakiś tam sposób z Popkiem coś ustalić, porozmawiać. Myślę, że tutaj wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że niebawem w jakiś tam sposób coś więcej się dowiecie. Na pewno spędziliśmy miło ten czas w Zakopanem. Na pewno były długie rozmowy, gdybania i myślę, że wszystko jest idzie w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że niebawem coś tam się wydarzy, coś zobaczycie. No zobaczymy.
Ja też się cieszę, bo chyba mam już tytuł tej rozmowy. Chciałem teraz przejść do bardzo, myślę, ciekawego tematu dla wszystkich, którzy żyją Gromdą, bo każdy wie też, że z każdą kolejną edycją zbliża się to, co nieuniknione, te najważniejsze walki, walka o pas. I w tym kontekście też chcę zapytać o Glebę, bo też jeżdżę po największych galach w Polsce i wiem, że to, co zrobił Gleba na Gromdzie numer 8, odbiło się szerokim echem. Wszyscy o tym mówili i ja też chyba mogę to zdradzić, że w takiej rozmowie z Patrykiem, którego znam, bo to człowiek z Torunia, mówiłem: Patryk, to jest twoje 5 minut, wykorzystaj to. I jestem ciekawy, czy wy też tak do tego podchodzicie. Wiesz co, no dlatego ja cały czas powtarzam, że budujemy tych chłopaków od podstaw i takim jednym z wielu przykładów jest Patryk Gleba Tołkaczewski, na którego stawiamy, mam wielki szacunek dla tego chłopaka, tylko że po prostu musimy czasami też racjonalnie do tego wszystkiego podchodzić, bo wiemy, że budowanie, wygrywanie to nie znaczy, że już my dzisiaj zdobędziemy taką popularność, że wszystko będzie się nam spinało. Trzeba po prostu kroczek po kroczku sukcesywnie iść i po prostu słuchać to, co się, wiadomo, do danego zawodnika mówi, jak się danego zawodnika prowadzi. I po takim sukcesie, bo nie ukrywajmy, że to na pewno był wielki sukces Patryka Tołkaczewskiego w walce z mistrzem Glory, gdzie po prostu go pokonał w kilka sekund. Kibice też tak naprawdę się śmiali i pisali do mnie, dzwonili, że po prostu no, mógł troszkę powalczyć z nim, mógł mu dać większe szanse, ale wiadomo, że tutaj są gołe pięści i jeśli jest szansa skończyć szybko, to szybko trzeba kończyć. Tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, bo mieliśmy wiele przykładów w przypadku nawet ostatniego właśnie tego świetnego turnieju, do którego cały czas wracamy, Gromda numer 8, Parobca, który wciągał w swoją grę tych zawodników wszystkich. W pierwszej rundzie wydawało się, że już Parobiec zaraz polegnie, a tu się okazywało, że przechodziło to druga, trzecia, czwarta runda i mieliśmy tak naprawdę rekordowe rundy w wykonaniu Łukasza Parobca i w tych walkach. I to miało miejsce w przypadku Patryka Tołkaczewskiego, który po prostu pokonał tego zawodnika szybko. No i teraz kolejnym takim krokiem dla Patryka być może, że będzie to walka z innym zawodnikiem zagranicznym. Tego nie wiem, ale też chciałbym tak, żeby go budować i żeby po prostu on rósł z tą Gromdą, bo też cały czas powtarzam, że jednak ta Gromda w większości tych zawodników buduje i ci zawodnicy tak naprawdę z Gromdą się utożsamiają i ci zawodnicy, którzy zakładają koszulkę czy bluzę Gromdy, no to też wiadomo, że ta ich pozycja na pewno bardzo wzrasta. Stąd mówię, planuję też jakieś walki o pasy na Gromdzie numer 9, którą planujemy. Na pewno planuję występ kilku zawodników, którzy tak naprawdę kibice lubią, kochają, uwielbiają i lubią oglądać dla nich tą Gromdę. Na pewno planujemy ten finał Mario z Łukaszem Parowcem, który na pewno wzbudzi dużo, dużo emocji. Dlatego mówię, no tutaj cały czas planujemy i chcemy tych chłopaków budować. Wiadomo, że z zawodników pewnie na tą chwilę mamy ich około 100, może nawet więcej. I jedni zawalczyli lepiej, drudzy zawalczyli gorzej, jedni są mniej rozpoznawalni, drudzy bardziej rozpoznawalni, ale ja mówię, no to musi iść razem wszystko jedno z drugim i każdy musi po prostu w jakiś tam sposób to rozumieć, że żeby coś osiągnąć i nawet więcej zarobić, trzeba po prostu coś z siebie dać. No i myślę, że tacy zawodnicy już, niektórzy zawodnicy już to rozumieją, niektórzy do tego dochodzą, a myślę, że kolejni zrozumieją, że po prostu trzeba po prostu współpracować i tylko tą współpracą i wspólnym takim dążeniem do celu osiągniemy ten sukces, bo wiadomo, że ten sukces, który się rodzi z Gromdą, to osiągamy go wspólnie, no bo wiadomo, że ja nie walczę i nasza ekipa też nie walczy, tylko po prostu my w jakiś tam sposób chcemy pomagać. Chcemy też do Gromdy ściągać te osoby, które są naprawdę znane, rozpoznawalne, żeby to
ten całokształt tej gali, tej marki Gromdy i tych zawodników, którzy walczą na Gromdzie, tak zwanych gromdziarzy, się po prostu podnosiła coraz wyżej. Ja dopytam tak, bo kiedyś Gleba na tym eksie mówił mi, że jeżeli wróci do Gromdy, to na walkę z Balboą. To nie do końca się sprawdziło, ale ja wiem, że ten Balboa i tamten finał cały czas gdzieś siedzi w głowie Patryka. Czy walka o pas, czy walka z Balboą, to też jest jakaś opcja dla Tołkaczewskiego? No wiesz, no, opcji jest teraz sporo, no bo tutaj też nie możemy wykluczać, że załóżmy, też nikt by nie powiedział pewnie nic złego, jakby była walka o pas Balboa, załóżmy Gleba, tak? No bo wiadomo, że Balboa swoimi osiągnięciami, swoimi walkami pokazał, że po prostu on na to zasługuje, bo też doszliśmy do tego, że nie tylko te walki turniejowe, które były wcześniej, które się składały i dany finalizm, lista danej gromdy będzie walczył o pas, tylko teraz po prostu musimy to troszkę przeformatować ze względu na to, że między innymi taki Patryk Gleba Tołkaczewski czy Załuska, który wygrał Gromdę Beach i później wygrał ten eliminator, jest taką pewnie pierwszą walką, która powinna się odbyć, to jest Wasyl Don Diego Kubiszyn, no ale przy tej kolejnej gali, tak jak powiedziałem, Don Diego ma porachunki do załatwienia i myślę, że niebawem coś tam więcej się dowiemy i on na tej gali teraz nie zawalczy. Ale mówię, no tutaj cały czas szachujemy tym wszystkim, nie wykluczamy nic, nie wykluczamy też, że może być inne zestawienie, załóżmy do Malika z zawodnikiem z zagranicy, być może na tej gromdzie pas międzynarodowego mistrza gromdy. No mówię, no tutaj jest wiele opcji, takim pewnie takim pierwszym, który mógłby zawalczyć o ten pas, jest Gleba, który wygrał z zawodnikiem zagranicznym i to jest taka pierwsza kolejność, która tak naprawdę powinna być, no to Gleba, załóżmy zawodnik zagraniczny. Ja tutaj nie chcę dzisiaj nic wykluczać, bo na tej kolejnej gromdzie mamy wiele opcji. Mamy też opcję zagraniczną turnieju, że być może gromdziarze, reszta świata. Mówię, no tutaj myślę, że to wszystko tak się dzieje szybko, że niebawem będziemy o tym informować. Termin gali też już znamy, ja też go dzisiaj nie chcę wychodzić przed szereg i podawać już dzisiaj tego terminu, ale myślę, że ten termin jest ustalony. Zawodnicy w większości, którzy mają walczyć na tej gromdzie, ten termin już znają, do tych walk się przygotowują. Dlatego myślę, że sukcesywnie wszystko w swoim czasie, ale na pewno planujemy, żeby też ta gromda to była duże wydarzenie i żeby coś może zmienić. Może ten turniej Polska, reszta świata, no zobaczymy. Czyli jest duża szansa, tak czy siak, na Glebę na gromdzie numer 9. Patryk, jak coś to załatwiłem. Porozmawiajmy o przyszłości, bo mówiło się o tym, że taki był plan. Może jakiś turniej mistrzów, tych najlepszych z najlepszych, zwycięzców turniejów, może w wielkiej hali. Potem wydaje się, że wy też cały czas patrzyliście na to, co się dzieje i gdzieś to swoje podejście zmienialiście, że może walka o pas jest ciekawszym rozwiązaniem. O tę dużą halę chciałem zapytać, bo też mi się tutaj wydaje, że cały czas to jest taka materia żywa i wy sobie być może myślicie, że z jednej strony, że ta hala to jest fajna opcja, a z drugiej może jednak ta ekskluzywność Gromdy, która teraz jednak jest związana z tym ograniczonym dostępem także kibiców, to jest też coś, co warto utrzymać. No tak, od samego początku mówiliśmy, że to elitarny klub Gromda i cały czas idziemy w tą stronę. Wiadomo, że ludzie, którzy pojawiają się na Gromdzie, że ta cała otoczka, że ta cała scenografia, że ta cała produkcja, to nie jest nic z przypadku, bo nie ukrywajmy, że ja takie imprezy robię już bodajże od 10 lat i myślę, że wiem, czego chce kibic. Ja tak naprawdę odbieram to nie
nie jako właściciel, prezes, promotor, tylko ja to odbieram tak, jak ja bym chciał to widzieć, jako zwykły kibic. I żeby po prostu dawać te emocje, wiadomo, że od emocji są zawodnicy, a ja mu po prostu mogę tylko w tym wszystkim pomóc, żeby to po prostu pokazać, żeby ci ludzie mogli to normalnie dobrze obejrzeć i żeby to dobrze wyglądało w obrazku. I myślę, że to nam się udaje. Myślę, że tutaj przy tych kolejnych Gromdach mamy też sporo niespodzianek. Mogę powiedzieć dzisiaj, że też ta scenografia troszkę się zmieni na taką bardziej, żeby ona była, żeby żyła, po prostu żyła razem z tymi zawodnikami. Nie chcę tutaj zdradzać dzisiaj i mówić, że jak to będzie, ale na pewno ta scenografia przy kolejnej Gromdzie numer 9 na pewno będzie zmieniona. Na pewno będzie coś innego niż to, co było. Dlatego myślę, że tutaj jest wiele, wiele możliwości, bo też nie ukrywajmy, jest Gromda numer 9, a po Gromdzie numer 9 jest jubileuszowa gala Gromda numer 10. I tak jak powiedziałeś, zastanawiamy się cały czas nad tą halą, bo to zainteresowanie kibiców jest duże, bo wiemy, ile dzisiaj możemy sprzedać biletów i jakich drogich. Ja kibiców rozumiem, tylko że po prostu my takie mamy zainteresowanie, że nawet jakbyśmy sprzedali taniej to nic by nie wnosiło. Nie? Dlatego tutaj jest ta elitarność i chcemy się otwierać właśnie na tych innych kibiców, właśnie tych kibiców, którzy po prostu nie kupią tego drugiego biletu, tylko ten tańszy. Ale czy będziemy wychodzić, czy nie będziemy, no to myślę, że to wszystko zadecyduje po tej gromdzie, a jak i cały czas mówię, tą halę mamy potwierdzoną. Mamy ten termin tej gromdy numer 10 też w jakiś tam sposób już wstępnie zaplanowany, ale też nie chcę wybiegać przed szereg i nie chcę dzisiaj mówić przed gromdą, która się jeszcze nie odbyła, że już będziemy gromdę numer 10 robić tu i tu, będzie walczył ten i ten. Na pewno mamy zawodników, którzy będą walczyć, no bo pierwszą taką kolejnością nawet z tej rozmowy, no bo wiadomo, że jak ktoś obejrzy tą rozmowę, no to wywnioskuje, że jeśli Kubiszyn nie walczy na gromdzie numer 9, no to zawalczy na gromdzie numer 10, bo wiadomo, że przedłużyliśmy z Mateuszem kontrakt na kolejne walki i dlatego myślę, że tutaj wszystko tak sukcesywnie składamy w tą całość, żeby po prostu ta jubileuszowa gala też była fajna, ale myślę, że nic nie będziemy ujmować gali i gromdzie numer 9, którą planujemy niebawem ogłosić. Padły słowa o wyjściu do nowych kibiców i tak sobie myślę, że może dobrą opcją, aby to zrobić, byłoby wyjście z tego systemu pay-per-view. Są takie telewizje, jak na przykład Polsat, który stracił KSW. Jest Fan, ale moim zdaniem Fan jak na razie nie wywołuje większych emocji i może właśnie taka współpraca, niekoniecznie też tylko z Polsatem, ale wyjście z tego systemu pay-per-view to jest jakaś opcja na przyszłość. Wiesz, no są takie opcje i nie ukrywajmy, że rozmawiamy z telewizjami i tutaj nie będę ukrywał, że tak nie jest, bo wiadomo, że dzisiaj żyjemy tak naprawdę w świecie internetu i możliwości telewizyjnych też jest sporo. Dlatego mówię, no poczekajmy spokojnie. Nie chcę tutaj deklarować cokolwiek. Nie chcę mówić, że Gromda będzie w takiej telewizji. Dlatego trzeba tutaj w jakiś tam sposób spokojnie do wszystkiego podchodzić z chłodną głową, bo wiemy, że dzisiaj takie niepotrzebne ruchy też nikomu nie są potrzebne, a myślę, że przemyślany ruch jest 100% ważniejszy niż taki pochopny, dlatego wszystko spokojnie analizujemy. Tutaj dziś nie ma żadnego ciśnienia, żeby nie wiem, zarabiać miliony. Tutaj chcemy po prostu budować tą markę Gromda, a myślę, że jak w każdym biznesie, kroczek po kroczku robiąc i jeśli będziemy pozyskiwać tych kibiców, to na pewno ten sukces i wielkie, jeszcze większe zainteresowanie, jakie jest Gromdą, na pewno będzie i myślę, że tutaj nie planujemy czegoś na przykładowo na miesiąc, na dwa, tylko po prostu planujemy w dłuższej perspektywie, dlatego wszystko to musi być przemyślane, spokojnie, ale mówię, no nie ukrywajmy, że ten nie myślimy, żeby w jakiś tam sposób z kimś, z jakąś telewizją się dogadać, tylko że też nie chcę tutaj deklarować, że ta telewizja będzie darmowa. Dwie ostatnie kwestie, które chciałem poruszyć. Walki kobiet na Gromdzie, bo z tego co pamiętam to było tak. Mateusz Borek, który mówił nie, że on nie chce takich walk i Mariusz Grabowski, który może nie mówił zdecydowanie tak, ale też nie mówił
Nie. I chciałem zapytać, jakie jest podejście prezesa obecnie? Nie, ja cały czas mówiłem i deklarowałem, że jedyną zawodniczką, która pierwsza zawalczy na Gromdzie, to będzie Ewa Brodnicka. No i pewnie tego się doczekamy. Myślę, że ten czas nadejdzie. Też nie chcę tutaj dzisiaj deklarować, że to będzie na kolejnej Gromdzie, ale na pewno w przyszłości tak. Mam też jakieś tam opcje odnośnie nawet rywalki tej zawodniczki, bo nie pamiętam teraz nazwiska, nie chcę przekręcić. Ta zawodniczka bodajże walczyła już na gołe pięści w innych federacjach, bodajże amerykańskich. Jest Polką tam mieszkającą i deklaruje, że chętnie by zawalczyła. Ale mówię, no tutaj nie ma co wybiegać jeszcze do przodu, ale myślę, że w przyszłości, jeśli będzie to walka kobiet na Gromdzie, no to pierwszą będzie Ewa Brodnicka. I ostatnie pytanie o osobę, o której myślę, że ostatnio, albo może i od dłuższego czasu, nikt nie rozmawiał i nikt nie pytał, a myślę, że to jest czas, aby zapytać, bo to jest człowiek, który gdzieś też był u zarania Gromdy, u początków tego dużego sukcesu. Tyson, Krystian Kuźma, czy wy wiecie, co słychać u Tysona? Tak, wiemy co słychać u Krystiana. Na pewno Krystian bardzo to wszystko przeżywa. Wiadomo, my w jakiś tam sposób, jeśli możemy pomóc jakiejś osobie, żeby to po prostu wyszło na dobre i też żeby zszedł z innej drogi i wszedł na tą lepszą drogę, to na pewno taką szansę powinien otrzymać i dostać. Myślę, że Krystian wiadomo jaką dzisiaj sytuację przechodzi, jaką przeżywa, ale jesteśmy w jakiś tam sposób w kontakcie czy z panem mecenasem, czy z innymi osobami z kręgu Krystiana i Krystian pozdrawia kibiców, na pewno chce tylko, jeśli się ta sytuacja sprawna z jego osobą skończy, na pewno chce wyjść i zmierzyć się na ringa Gromdy, dlatego myślę, mówię, no każdy człowiek zasługuje na drugą szansę, nie możemy nigdy kogoś z góry przekreślać i mówić, że to jest taki. Każdy w życiu popełnił błąd i każdy w życiu za te błędy musi odpokutować, zapłacić, ale po prostu po jakimś czasie, jeśli on to zrozumiał i się staje lepszym człowiekiem, no to tylko gratulować, bo wiadomo, że dzisiaj po to coś się robi, jest resocjalizacja, zatrudnia się ludzi, żeby tych ludzi resocjalizować i wdrażać później do społeczeństwa, a my nie możemy ich od razu na wejściu, załóżmy po wyjściu skreślać, że to jest taki czy taki człowiek. Być może, że to jest człowiek, który się już naprawił i chce po prostu zmienić swoje życie. Dlatego myślę, że tutaj miejsce Tysona w Gromdzie na pewno jest. Na pewno Tyson, mówiąc teraz i analizując, i tak jak rozmawiam, mówię, czy z osobami z kręgu Krystiana Kuźmy, na pewno deklaruje powrót do Gromdy i bardzo bym chciał go zobaczyć, bo wiadomo, że to jest chłopak, który elektryzuje, na którego czekają kibice i myślę, że niebawem i oby jak najszybciej w tej Gromdzie zawalczył. Dziękuję prezesie, że znalazł dla nas pan czas, bo ja widzę, że ten telefon cały czas dzwoni, ale myślę, że było warto wiele ciekawych informacji dla sympatyków Gromdy z tej rozmowy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Moim waszym gościem był właściciel Gromdy Mariusz Grabowski. Dziękuję bardzo, no i do zobaczenia już wkrótce przy okazji turnieju Gromda 9. Dziękuję bardzo. Nie ma miękkiej gry. Pozdrawiam.